zrealizowane. 13, przepraszam, zrealizowane w całości, czy na dzień dzisiejszy. Znaczy na dzień dzisiejszy, powiem, że część środków jest już zaangażowanych w zakresie realizacji. Są to środki, które są po stronie zero, czyli po przetargach. Już jest część zadań, ale powiedział, że większa część zadań jest po przetargach. Nie rozpoczęły jeszcze się żadne inwestycje w zakresie infrastruktury, które mają się zacząć od lipca. Tak jest skonstruowana nowa umowa, która jest kontynuacją starej, ale na nowo podpisana z firmami, które tę umowę mają realizować. Jeżeli chodzi o zaangażowanie środków priorytetowych, to one są realizowane bez środków, które dotyczą środków na OSP. Z uwagi na to, że tam nic jeszcze nie jest uruchomione i tutaj istnieje uzasadniona obawa, że może się okazać, że będzie tak jak w latach wcześniejszych, że znowu te środki nie zostaną wydatkowane. Została podpisana już umowa odnośnie samochodu, więc to jest już poza nami. W tym zakresie więc te środki będą zrealizowane. Jest to, co ostatnio wypłacaliśmy, jeszcze 2000 zł. Zadania dotyczące szpitala, jak i również szkół w zakresie niepełnosprawnych też są realizowane, więc no tutaj te rzeczy idą. Tak jak mówię, na dzisiaj jesteśmy w oczekiwaniu na środki wydatkowane odnośnie infrastruktury, komunalnej. Ktoś jeszcze wyświadczył? Jeszcze jedno pytanie, jeżeli pan przewodniczący pozwolił. Czy po tym zdarzeniu, czy nieszczęśliwym wypadku, czy zabójstwie na osiedlu szkolnym odbyło się jakieś spotkanie w Radzie Dzielnicy z Policją i Strażą Miejską dotyczące tego tematu? Ponieważ no tutaj działanie, że tak powiem, na dzień dzisiejszy można powiedzieć Policji i Straży Miejskiej, gdzie sprawa była dużo wcześniej znana, bo mogę powiedzieć, że w jednym z bram, nie będę mówił, w której na osiedlu szkolnym od dawna się tam zbierali młodzi ludzie i popijali, i słabo pali trawkę i tak dalej. W związku z tym działanie Policji powinno iść w tym kierunku, żeby to działać wcześniej, a nie już po fakcie, jeżeli zabijają kogoś. Czy w tym temacie jest spotkanie może z Policją ze Strażą Miejską? Rozumiem, że mówimy o mężczyźnie, który został ugodzony nożem, jest rani. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, była zmiana komendanta naszego komisariatu, teraz jest komendantem pan Zbigniew Nowak. Na pewno będziemy mieli przyjemność się spotkać na sesji Rady Dzielnicy. Przygotowuje on nowy program związany z działaniem komisariatu na terenie naszej dzielnicy, więc pewnie więcej szczegółów tutaj także poznamy. Również, jak Państwo wiecie, mamy nowego, starego naczelnika oddziału trzeciego, czyli wrócił do nas pan Andrzej Dadał. To też z informacji. Więc tutaj poczekajmy na działanie jednak służb, czyli na działania Policji, które zostaną przedstawione. Ktoś jeszcze wyświadczenie w komunikatach? Pani Radna. Pytanie. No, mamy ten kwestię 22, więc jak tam wygląda sprawa patronatów? W Tobie upodobnie? No, patronat jest. Nie ma już dni patronatów jak tamten roku? Mówię, jak to będzie. Proszę Państwa, w tamtym roku patronat był i był zgodny z tym, że było udzielone przez pana radnego Tomasza Urnowicza. Pan radny, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Piotr Kośmider, nie wnosił żadnych zastrzeżeń co do tego patronatu. Tak a propos, odpowiadając na pytanie, które pani radna ostatnio mówiła, akurat w tym roku nie zwracaliśmy się o żaden patronat do nikogo, ponieważ jest trochę zmieniona formuła dotycząca naszego festynu. Jest to festyn Nowej Huty, kulturalnie, sportowo i rodzinnie, czyli obejmujemy zakresem naszego festynu wszystkie grupy społeczne, czyli rodziny, dzieci, osoby starsze w zakresie uczestnictwa w tym festynie. W tamtym roku był to festyn typowo skierowany w stronę festynu sportowego. W tym roku nie ma takiej jednoznaczności w zakresie tej imprezy. Stąd trudno tutaj zwracać się o patronat do przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miasta Krakowa. Dlatego też zwracaliśmy się o taki patronat, również zwracaliśmy się do pozostałych osób, które
mogłyby taki patronat udzielić, czyli pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, czy też pana prezydenta. Jest to po prostu festyn dzielnicy 18. Poświadczenie komunikatów pan Korański. Ja pragnę tylko podsumować, panie przewodniczący, i powiedzieć, że patronat jedynie tylko i wyłącznie może sprawować pan prezydent miasta Krakowa i przewodniczący Rady Miasta Krakowa. W związku z tym nawet przewodniczący Rady Miasta Krakowa nie może delegować jako patronat, a może delegować, który zajmie tu stanowisko, wygłosi przemówienie czy coś jego w sensie, jego imieniu, natomiast nie może nigdy być patronatem, tak jak to było napisane w ośrodku. A to jest dokument odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Patronem Rady Miasta Krakowa jak najbardziej może być tylko przewodniczący Rady Miasta Krakowa i patronat może dawać prezydent, ale nie było nic związanego z Radą Miasta Krakowa, tylko z komisją. Z komisją sportu. Czy jeszcze jakieś oświadczenie komunikatu państwa macie? Pan radny Wiesław, bardzo proszę. Materiały, które Państwo oczywiście są pieszczenia i dotyczące studiów uwarunkowanych i programu ochrony środowiska, a nie najbardziej zainteresowało pieszczenie dotyczące spalarni śmieci, bo ten temat jest i w związku z tym, że jako jeszcze nie będący radnym uczestniczyłem w tematach, które były na tej radzie podnoszone, jak były jeszcze inne przewodniczące. I wówczas padały różne zapewnienia, że ten pierwszy projekt dotyczący uwarunkowań studialnych na ten temat będzie tak wystalizowany i na drugim etapie będzie to po prostu już wszystko poprawione i wszelkiego rodzaju zapisy dotyczące różnych tam uwarunkowań to będzie zrealizowane właśnie na tym etapie, który teraz jest obwieszczany. I wówczas Rada Dzielnicy bardzo mocno uczestniczyła w tego typu uzgodnieniach. Natomiast komisja, którą mam zaszczyt kierować, wystąpiła do zarządu w tym temacie, żeby ewentualnie materiały dotyczące czy jakieś informacje właśnie tego drugiego etapu zostały ściągnięte do dzielnicy. I chciałem na ten temat coś się dowiedzieć. Jeszcze nie mam żadnej odpowiedzi, które są dla pilotów, jest pan przewodniczący Szuba i jak tylko będą, to będziemy je przekazywać wszystkim, udostępniać. Czy to w formie elektronicznej, czy to w formie drukowanej. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest dosyć krótki termin. Czy jeszcze ktoś widzę, dziękuję, odpowiadam w żadnym wypadku nie należy przyjmować tego, że radny jest przedstawiany z projektem, który jest realizowany przez Radę Miasta Krakowa na stronach dzielnicy jako coś, co jest promowaniem albo złym elementem dotyczącym tego, że on nie może być promowany na tych stronach albo przedstawiane na tych stronach. Uwagi na to, że radny miejski zgodnie z znowelizowanym statutem naszej dzielnicy ma prawo wnosić sprawy dotyczące tej dzielnicy, a ta sprawa przez pana radnego marszałka wnosi czasu na Radzie Miasta Krakowa wnoszą się ją, dotyczyła działań na terenie dzielnicy 18. Po prostu prezentuje to, co zostało tam wniesione. Czyli tym samym nie ma tu żadnej sprzeczności na przeszłość, żeby takie rzeczy się odbywały. Również należy powiedzieć, że pan radny Tomaszowi również bardzo blisko współpracuje z Radą Dzielnicy 18. W wielu sprawach pilotując rzeczy, które są realizowane przez nas, również są wskazywane do rozpoznania, jeżeli mogę użyć takiego słowa, ze strony zarządu. Jeszcze tu nie chodzi o to, w jaki sposób przedstawienia. Nie wiem, ten znak, ja nie znam tego, co to jest zwycięstwo. Jeszcze inny jest znak. Prawda? Szanowni Państwo, no więc ja tu chodzi o sposób, to drażni po prostu.
prostu niektórych ludzi. No ale to już ja powiem, no jeżeli drażni niektórych ludzi, to można powiedzieć, że pewnie zdjęcia, które zamieszczane są na stronie dzielnicy, będą drażniły niektórych ludzi. Formy działania niektórych ludzi także rażą w zakresie różnych rzeczy, które są realizowane, no ale no, trudno się jest odnosić do wszystkich takich elementów, pani Radna, które są zgłaszane. Ja udzielam pani odpowiedzi, ja udzielam pani odpowiedzi w tym temacie, że element wiadomo, żeby na następnym zakresie w głosie pojawił się radny Poręczny. Ale Poręczny na dzielnicy 18, ja się dogadać. Trudno mi jest powiedzieć, jakie zadania zostały przeforsowane, wskazane przez pana radnego Poręczkiego w zakresie obecnej kadencji Rady Miasta Krakowa. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli będą takie zadania, będziemy mogli to pokazać, dlaczego pan radny Poręczki miałby się nie znaleźć w głosie na stronach naszych dziennikarzy oficjalnych. Nie widzę tutaj żadnych problemów w tym zakresie na stronach dzielnicy, ale no ja osobiście także nie widzę żadnej współpracy ze strony pana radnego Krońskiego z obecnym zarządem z radą dzielnicy 18. I to całkiem otwarcie mówię, pan radny Kroński będzie tak samo to przyjaciół, więc nie ma żadnego problemu. No. Proszę państwa, jeżeli nie ma już więcej oświadczeń komunikatów, w punkcie 7 pani Frankiewicz, bardzo proszę oświadczenie. Tak, nawiązanie do oświadczenia pani radnej Stabryły. Ja zdaję sobie sprawę, że pan radny, pan przewodniczący tak interpretuje obecność radnych przez was zwanych opozycją, a no, możemy się nazwać wszyscy samorządowcami odrzuconymi. My tutaj nieliczne grono. Natomiast jednak coś się tam robi, panie przewodniczący, coś się tam dzieje i myślę, że każdy z nas mógłby napisać, ja zresztą zrobiłam to, wiele punktów dotyczących naszej działalności przez te 3 lata pracy, czy niecałe 3 lata. I wydaje mi się, że tak też dla kolejnej przyswojoności czasu jakaś informacja o pracy innych, a nie tylko. Mogę wymienić z nazwiska, ale państwo wiecie, czyje zdjęcia się pojawiają w gazetce, czyje zdjęcia się pojawiają w gazecie, o kim informacje są i o czyjej pracy informacje są. Czyli jest państwa ile? 11? 13 osób, tak? Jest państwa 13 ciężko pracujących, a reszta to wałkonie, którzy i darmozjady, którzy biorą za nic dietę. Tak by można nas interpretować. Także ja tutaj państwu oświadczam, że gdybym była na państwa miejscu wielokrotnie na państwa miejscu nie potrafiłabym się tak zachować i tak traktować innych, jak państwo traktujecie. Możemy się przerzucać argumentami i nie zgadzać z tym, natomiast moje odczucie osobiste właśnie takie jest, a jeżeli państwo byście chcieli konkretnych przykładów, służę wieloma. Dziękuję bardzo, cieszę się bardzo z oświadczenia, które jest pierwsze w dniu dzisiejszym, wcześniej była tylko dyskusja. Oczywiście pozwolę pani radna, że nie zgodzę się z tym, ponieważ państwo, którzy są tymi radnymi, jak to pani powiedziała, którzy nie funkcjonują w zakresie praw radnych 2018, także występują w MOSie, prezentowali swoje sylwetki. Pewnie w dalszym ciągu te sylwetki pozostałych radnych będziemy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zamykam dniu 7. Pewnie pani radna też będzie miała szansę prezentować. Proszę powiedzieć, kiedy to jakieś fajne zdjęcie sobie. Przed wyborami, żeby pani miała największą frekwencję wyborczą. A może jeszcze? Jeszcze?